Gratuluję wygranej, panie trenerze. Dziękujemy. My zdawaliśmy sobie sprawę, że może być tu nam ciężko dzisiaj wygrać, ale chcę powiedzieć, że dążyliśmy do tego, robiliśmy to wszystko, co w naszej mocy. Mimo że przegraliśmy, to ci młodzi zawodnicy, którzy dzisiaj dostali szansę, w większej mierze nie zawiedli. Oczywiście popełnili błędy, czy popełniali błędy, ale no, kiedyś musimy dostać odpowiedź na to pytanie, czy oni są już gotowi, czy nie. Zaliczyli dzisiaj debiut. Myślę, że przyszłość przed nimi. My niestety musimy przełknąć goryczkę porażki. Towarzyszy nam to od pewnego czasu, ale też od pewnego czasu działamy w pewnym celu i przygotowania tego zespołu do kolejnego sezonu. I też tak będzie w ostatnim meczu z Garbarnią, mimo że niełatwo sobie radzić w takich okolicznościach pod względem mentalnym, to my jesteśmy mocni. Myślę, że będziemy silniejsi w następnym sezonie. Dziękuję. Dziękuję za kreację, trenerze. Dzisiaj tak naprawdę zespół nie walczył o utrzymanie się. Zespół bardziej walczył o honor, żeby kibice mogli zobaczyć walczaków. To się nam udało i ta walka została nagrodzona zwycięstwem. Cofanie się wstecz też nie ma sensu. Dzisiaj celowość była jedna. Jeden z naszych pracowników, a więc ten przygotowania motorycznego, Adam Płomian, i dzisiaj na ślubnym kobiercu stanął i jego żona już w tej chwili, Justyna. Chcieliśmy zadedykować zwycięstwo i chłopakom udało się zdobyć, więc dedykujemy tutaj i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Natomiast gonię go oczywiście już od wtorku do roboty, nie ma żartów. Natomiast o samym meczu rozmawiać, analizować, nie, to nie ma sensu. Każdy ma swoje cele, każda drużyna podchodzi do tego na tyle, na ile sobie wypracowała w danym sezonie. My jedziemy do Rakowa Częstochowa za tydzień, też chcemy się zaprezentować dobrze. Wiadomo, tam święto, awans. My natomiast dalej gramy honor klubu i chciałbym, żeby też drużyna pozostawiła po sobie wrażenie na pewno walki do końca. A piłkarskie to jakby jest równoległa rzecz, która musi iść z postępem. Na to trzeba czasu, na to trzeba analiz, decyzji, ale to nie ten moment jeszcze. Myślę, że za tydzień będzie możliwość o tym porozmawiać. Dziękuję.